Dzień dobry Państwu. Piątek, 28 sierpnia. Adam Rak, witam w programie Co nowego u złotego. Piątek, dzień szczególny, dzień po pierwszym dniu, po pierwszym panelu w Jackson Hole. Dzień, który również jest tak naprawdę ostatnim dniem tygodnia roboczego, ostatnią sesją handlową w tym tygodniu. Więc powoli szykujemy się na weekend, ale zanim to patrzymy oczywiście w kierunku kalendarza makroekonomicznego, ten niezmiennie dostępny na stronie www.comparik.pl. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny nieco pełniejszy już w trakcie sesji azjatyckiej. Mieliśmy do czynienia z kilkoma ważnymi odczytami makroekonomicznymi. Najważniejszym z nich okazał się być wskaźnik CPI, czyli inflacja konsumencka. W Tokio ten wskaźnik, bazowy wskaźnik, okazał się być wyraźnie poniżej oczekiwań, minus 0,3 wobec spodziewanych 0,3% w ujęciu rok do roku, więc tutaj inflacja konsumencka w dystrykcie Tokio nie zaciekawiła, czy zaciekawiła, ale w sposób negatywny. 45 minut po godzinie 8. Podobne dane płynęły do nas z Francji. Tam również wskaźnik CPI, wskaźnik czy dane wstępne dopiero za miesiąc sierpień. Mimo wszystko tutaj również delikatne zmiany. 0,4% poprzedni odczyt, ten ostatni wyniósł minus 0,1%. Patrząc w kolejnych godzinach, tak naprawdę skupiać będziemy się przede wszystkim właśnie na Europie. Już za 59 minut, czyli punktualnie o godzinie 11, kolejne ważne raporty dotyczące m.in. nastrojów biznesowych czy zaufania konsumentów w strefie euro. Po południu pałeczkę przejmą oczywiście Amerykanie i to na amerykańskim bilansie handlowym, na zapasach w handlu detalicznym, czy również na kanadyjskim PKB będziemy się skupiać. To już o godzinie 14:30, tak więc początek sesji amerykańskiej wiązać będzie się również z całkiem dużą ilością całkiem ważnych danych. Przede wszystkim ten produkt krajowy brutto w Kanadzie może przykuwać uwagę wszystkich tych, którzy handlują na dolarze kanadyjskim. Niezmiennie oczywiście pamiętamy o tym, że wciąż trwa sympozjum w Jackson Hole. Wczoraj głos zabrał i skradł uwagę Jerome Powell. Dzisiaj zrobi to gubernator Banku Anglii, pan Bailey. Więc sympozjum Jackson Hole nadal na naszej platformie, nadal w centrum zainteresowania. Również tutaj poszczególne amerykańskie raporty będą przykuwać uwagę o godzinie 16. Ważniejszym z nich jest wskaźnik nastrojów konsumentów Michigan, indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. No i jak co piątek o godzinie 19 raport dotyczący ilości aktywnych platform wiertniczych według Baker Hughes, a o godzinie 21:30 raport Commitment of Traders CFTC publikuje. Tak wygląda piątek. Piątek będzie, myślę, dniem ciekawym, zwłaszcza ze względu na wciąż trwające sympozjum w Jackson Hole. Ten pierwszy dzień sympozjum dosyć dużo pozmienił na wykresach i właśnie w tym momencie przechodzimy na wykresy poszczególnych par walutowych. Skupiamy się na euro, polskim złotym i co widzimy na wykresie dziennym tego crossa walutowego, tej pary walutowej. No cóż, chciałbym powiedzieć coś więcej, natomiast wciąż muszę z przykrością stwierdzić, że sytuacja na wykresie dziennym nie zmieniła się jakoś drastycznie. Wciąż pozostajemy w ograniczeniu 4,42 zł, 4,4240. Od dołu broni nas natomiast poziom 4,39 zł. Jeszcze niżej takim wsparciem, ostatnim wsparciem są okolice 4,37 zł, 4,3750. I patrząc na tą wczorajszą sesję, możemy powiedzieć, że była to sesja pełna zmienności, natomiast zabrakło tego kierunku. Wczorajsza sesja delikatnie spadkowa, natomiast prawdę mówiąc, tutaj wycena euro nie zmieniła się jakoś drastycznie. Wciąż znajdujemy się w okolicach 4,40 zł. Wciąż te 4,40 jest gdzieś obecne na wykresie euro.pl i wciąż tak naprawdę brakuje tutaj wyraźnych sygnałów, czy to do wejścia w długie, czy w krótkie pozycje. Wciąż utrzymujemy się w wspomnianym wczoraj kanale wzrostowym. Ten kanał zdecydowanie bardziej wyraźny jest na wykresie 4-godzinowym i widać
Ponownie, jak tutaj okolice 4 zł 42-40 zadziałały jako poziom oporu, nie tylko ze względu na ten horyzontalny poziom oporu, ale także na górne ograniczenie kanału. Dlatego też warto sobie na wykresach rysować coś, rysować sobie te kanały, bowiem rzeczywiście te kanały są przydatne. Ważnym czynnikiem, czy czymś godnym uwagi jest fakt, że tutaj tak naprawdę nie przetestowaliśmy dolnego ograniczenia tego kanału, więc to może być już pierwsza zapowiedź jakichś głębszych wzrostów, jakichś wyraźniejszych wzrostów, jakiejś głębszej korekty. Natomiast mimo wszystko raczej bym tutaj zaczekał, mimo wszystko powstrzymałbym się od nadmiernego optymizmu. Mimo wszystko poczekałbym na wybicie poziomu 4 zł 42-40. Być może potwierdzenie w formie testu, tym razem od góry, tego samego poziomu stanowiłoby całkiem intratną okazję do wejścia w długie pozycje, bowiem w tym momencie mimo wszystko kupno euro względem polskiego złotego jest dosyć ryzykowne. A kto patrzy na euro z punktu widzenia sprzedaży? No, aktualny sentyment rzeczywiście wspiera gdzieś tutaj bardziej ryzykowne waluty, w tym również polskiego złotego mimo wszystko, natomiast euro pozostaje jedną z silniejszych walut w trakcie piątkowej sesji, zyskuje względem amerykańskiego dolara już przeszło, czy właściwie już niemal 0,6%. Silniejsze są tylko i wyłącznie waluty antypodów, dolar nowozelandzki, dolar australijski, więc tutaj sprzedaż w tym momencie euro no, będzie też dosyć ryzykowna. Jak to wygląda w przypadku dolara amerykańskiego? Dolar amerykański w piątkowy poranek jest najsłabszą walutą w koszyku walut grupy G10. To też mówi samo przez siebie. Rzeczywiście wczorajsza wypowiedź Jerome Powella, wczorajsze oświadczenie Jerome Powella dotyczące zmiany w tak naprawdę polityce monetarnej amerykańskiej rezerwy federalnej mimo wszystko negatywnie wpłynęła na wycenę amerykańskiego dolara. Mimo wszystko tutaj dolar amerykański nadal traci, więc pomimo tak ekstremalnie niskich poziomów, bo już o takich ekstremalnie niskich poziomach możemy mówić, nadal tutaj sprzedający się pojawiają. I ci sprzedający pojawili się również na wykresie USD-PLN. Widać wyraźnie, że powoli widać, wybijamy się z tego kanału wzrostowego, obecnego również na wykresie USDPLN. Za chwilę sobie przejdziemy na wykres 4-godzinowy. Będzie on zdecydowanie czytelniejszy. Z poziomu wykresu dziennego zwróciłbym uwagę tylko i wyłącznie na poziom 3,69 zł, bowiem jest on najbliższym i najważniejszym w tym momencie poziomem na wykresie. Jego pokonanie może tutaj stanowić takie preludium do dalszych spadków, chociaż też pamiętamy doskonale o tej sytuacji, gdzie tutaj sesja z 17 sierpnia pokazała nam, że no, nie we wszystkie wybicia warto wierzyć. Spójrzmy sobie na wykres 4-godzinowy. I na wykresie 4-godzinowym widzimy, że już tak naprawdę jesteśmy dosyć nisko, uciekamy z tego kanału wzrostowego. Wydaje się, że powtórny test, tym razem od góry tego ograniczenia, dolnego ograniczenia tego kanału, może być całkiem atrakcyjnym miejscem do wejścia w krótkie pozycje. Krótkie pozycje z poziomem też docelowym dosyć bliskim, bowiem tutaj wspomniany już poziom 3,69 zł nadal stanowi poziom wsparcia i dopiero dopóki znajdziemy się wyraźnie poniżej tego poziomu, wówczas dopiero będziemy mogli mówić o jakiejś kontynuacji tych spadków. Spadków, które no, już dosyć, od dosyć dawna są przerwane przez tą konsolidację. Tak naprawdę one zatrzymały się z końcem minionego miesiąca. No, od tamtej pory rzeczywiście całkiem nisko spadliśmy na wykresie dolara amerykańskiego. Sprawdźmy sobie jeszcze, co dzieje się na franku szwajcarskim. Frank szwajcarski również w trakcie dzisiejszego dnia delikatnie silniejszy, zyskuje względem amerykańskiego dolara aż 0,53%. Nie widać natomiast tych wzrostów na wykresie polskiego złotego, czy franka szwajcarskiego w parze z polskim złotem. 4 złote 11 groszy nadal stanowi wyraźny opór, nadal ten opór nie został przełamany, a już na pewno nie został przełamany on w sposób jednoznaczny. Za chwilę sobie zejdziemy na wykresy 4-godzinowe. Dojrzymy, czy zobaczymy, jak wyraźnie próbowano
pokonać poziom 4,11 zł. Ta sztuczka jak do tej pory kupującym się nie udała. Jak do tej pory utrzymujemy się w ryzach w ramach tego kanału wzrostowego, który Państwo tutaj doskonale widzą. Więc już schodzą sobie na wykres 4-godzinowy. Widzimy, że rzeczywiście tutaj w okolicy 4,11 zł pokazała nam się siła sprzedających, czy tutaj odbyła się pewna walka pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Jak na razie wydaje się, że tą rozgrywkę, tą potyczkę wygrali sprzedający. Jak na razie cofnęliśmy się w okolice 4,10 zł, 4,10-20. No i jak na razie czekamy na ostateczne wybicie albo powrót zdecydowanie poniżej poziomu 4,10 zł, wybicie dołem tego kanału wzrostowego. Być może również test od dołu dolnego ograniczenia będzie całkiem intratnym miejscem do wejścia w krótkie pozycje. Krótkie pozycje również z poziomem docelowym całkiem bliskim, 4,07 zł. Te okolice powinny również stanowić pewien poziom wsparcia. Spójrzmy sobie już na sam koniec na wykres brytyjskiego funta i brytyjski funt w ostatnich godzinach najmocniej zaniepokoił, czy najmocniej tutaj nas rozczarował. Usuniemy sobie tylko tą siatkę Fibonacciego i widzimy, jak wygląda ta wczorajsza sesja. Sesja, która odbyła się w dniu 26 sierpnia, raczyła nas tutaj pewną ochotą do dalszych wzrostów, czy pokazała nam, że tutaj brytyjski funt rzeczywiście może nadal zyskiwać, zapraszała nas do wejścia w te długie pozycje. No już ta wczorajsza sesja pokazała, że tak naprawdę tutaj wciąż wyraźnej przewagi kupujących na wykresie GBP/PLN nie ma. I tutaj ta wczorajsza świeca może zostać odczytana jako świeca pełna niepewności, dosyć wyraźna zmienność, niewielki korpus tej świecy tylko potwierdzają, że okolice 4,92 zł, 4,93 zł mogą stanowić pewien kłopot dla kupujących. Przetestowaliśmy, udało nam się przetestować intraday, co prawda, ale rzeczywiście ten test się odbył. Okolice tutaj tych lokalnych szczytów z połowy lipca, czyli okolice 4,94 zł, tutaj delikatnie, mniej więcej tak, 4,94-4,50. Te okolice zostały wczoraj przetestowane. Te okolice zostały wczoraj również odrzucone, bowiem piątkowa sesja rozpoczyna się od delikatnych spadków. Spadków, które testują już w tym momencie kolejny poziom, tym razem wsparcia, czyli okolice 4,91 zł, 4,91-20. Mniej więcej te okolice powinny zadziałać jako poziom wsparcia. Już raz to zrobiły de facto w trakcie minionej sesji, więc czekamy na rozwinięcie się tej sytuacji. Powoli też tworzy nam się tutaj taka chorągiewka na wykresie GBP/PLN. Aby tutaj nie być gołosłownym, wyznaczę tą, mniej więcej wyznaczyłem tą chorągiewkę. Powrót powyżej tej formacji, przetestowanie tej formacji, przetestowanie tego górnego ograniczenia formacji od góry, czyli okolic 4,92 zł, być może stanowić także całkiem intratne miejsce do wejścia w długie pozycje z nadzieją na kontynuację tych środowych sentymentów, z nadzieją na przetestowanie chociażby okolicy 4,96 zł, 4,86 zł, a być może nawet równego poziomu 5 zł. Dzisiaj brytyjski funt również delikatnie silniejszy niż amerykański dolar. GBP zyskuje 0,45%. Więc no cóż, pozostaje tylko czekać, aż ogólnorynkowy sentyment pojawi się także na wykresie GBP/PLN. I krótkim podsumowaniem aktualnej sytuacji na funcie szterlingu kończę program Co Nowego u Złotego. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę. Po niej niezmiennie oczywiście to warto wiedzieć.